W 1971 roku założył pierwszą ze wspólnikami, później to się rozleciało. W międzyczasie na takiej działce kilkuhektarowej, które mieliśmy w Spławach pod Kraśnikiem, gdzie były sady zakładane, gdzie miał plantację porzeczek, truskawek, na tym terenie zaczął produkować najpierw cegły. Tylko cegły, surówkę do wypału. A potem, ponieważ te spółki nie wyszły, postanowił zbudować piec. Zmurować piec. Z własnych środków, wtedy nie było tam jakichś pożyczek i innych tych. No ciężko było. Ja już wtedy byłem już dorosły, już byłem inżynierem po studiach i brałem udział czynny w budowie tej cegielni, bo nawet pomagałem sprzęt w Lublina, trzeba mieć spychacze, inne rzeczy, żeby sobie tak przyspieszyć trochę, jeżeli chodzi o ludzi, o nadzór sam budowlany, miał uprawnienia już wtedy, więc no, brałem czynny udział w tej budowie tejże cegielni. A wzory były obok. Wtedy było kilka tam typowych rozwiązań, które Izba Rzemieślnicza w Lublinie i kolportowała. I to były takie rozwiązania dosyć dobrze wykonane. Trzeba tylko dopilnować. No i tak jak mówię, te piece i to wydarzenie do tej pory hula. Do tej pory jest eksploatowane. Oczywiście remontując wszystko co roku, odtwarzając, bo to nie jest tak, że to raz postawiony będzie wiecznie. Zespół ludzi powstał na bazie tych wymogów, które tam wspomniałem, były narzucone przez władzę, że to musiał być zespół rolniczy, rolników obok, skrzykną tam tych sąsiadów, chętnych i mniej chętnych, trochę z rodziny, trochę ze znajomych, którzy założyli to najpierw tą spółkę, tam było ich 7 w pierwszym okresie, no i zachęcił, żeby wzięli też czynny udział w samej produkcji. Oni, ich żony, dzieci, i tak dalej. I to zapoczątkowało. Muszę powiedzieć, że te rodziny, ci ludzie, którzy zaczęli z ojcem tą produkcję tych cegieł, to ich dzieci i wnuki do tej pory w większości są w moim zespole. Czyli wzorce były już obok. Bo tak wspomniałem, pierwsze cegielnie w Kraśniku, takie prawdziwe, to cegielnia państwa Osiniaków, Tokarzewskich i innych, były tam 3, to był czas międzywojnia, zaraz po pierwszej wojnie międzywojnia. One przetrwały przez drugą wojnę, były później upaństwowione, potem wróciły do właścicieli i w 70-tych latach ten boom cegielniany wytwarzania był bardzo, bardzo duży. Wykorzystując miejscowe źródła, bo to też decydowało o poziomie kosztów. Nie było wożenia materiału, nie było mielenia go, nie było jak gdyby przetwarzania. Wszystko było na miejscu, kopano na miejscu i na miejscu to przetwarzano, więc to jest coś najtańszego, co może być. I do tej pory tak to jest. Że wprawdzie cegielni w Kraśniku już takich czynnych to zostało chyba 5 na dzień dzisiejszy, z tych 80 w latach 70. Ale wszyscy podobnie robimy. No jest tam jakaś forma zamaszynowienia trochę większa, może trochę ulepszenie jakieś technologiczne, takie czy inne, ale to są już takie, można powiedzieć, niuanse.